Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 4 RP. Witam was na kolejnych przygodach Krzyśka. Od ostatnich wydarzeń minęło parę miesięcy w życiu Krzyśka i powoli zbliżają mu się już 19 urodziny, tak jest. 18 urodziny, 18 rok życia. To był naprawdę ciekawy czas dla Krzyśka. Zdobył swoją pierwszą furkę. Także zdał na prawo jazdy i wiecie sami, że wiele się wydarzyło w jego życiu dobrych, ale też i tych złych rzeczy, jak to w życiu. I ostatnio rozmawialiśmy sobie o tym, że Krzycho szuka pracy jako kurier i był w jednej firmie kurierskiej, w drugiej firmie kurierskiej, ale niestety nigdzie nie zdołał się przyjąć, dlatego że pracodawcy mieli wątpliwości co do jego umiejętności jazdy i prowadzenia samochodu, za to no, mieli obiekcje do tego, co do jego doświadczenia za kółkiem i stwierdzili, no nie, sorry Krzycho, ale na razie nie możemy cię zatrudnić. I Krzycho szukał trochę tej pracy, szukał, aż w końcu znalazł w Edynburgu pracę jako taksówkarz. Okazało się, że firma taksówkarska nie ma dużych wymagań co do doświadczenia kierowcy. To było mega dziwne, że firma kurierska nie? Jakoś nie chciała go zatrudnić, a firma taksówkarska tak, no można powiedzieć takie pokrewne branże, prawda? Tu trzeba jeździć samochodem i tu trzeba jeździć samochodem. Krzycho jeździ taksówką normalnie na kategorię B, także bez problemu może sobie dostarczać ludzi. Wyrobił sobie dodatkowe uprawnienia właśnie do przewozu ludzi i takie uprawnienia wyrabiał sobie razem z... w tej firmie, gdzie się zatrudnił. Wyrobię sobie takie specjalne uprawnionka, bo do przewozu ludzi też trzeba mieć odpowiednie uprawnienia. I widzicie, jest wcześnie rano, Krzyśko zajeżdża sobie powoli do pracy i za chwilę będzie wozić ludzi tu i tam. Porobi sobie trochę w robocie i ma jedną bardzo fajną rzecz po robocie do robienia. Jak widzicie, stan konta Krzyśka wskazuje na to, że ma niewiele kasy, a przecież kurczę, pracuje na taksówce i pracował wcześniej u szefa, bliżej z nieokreślonym imieniem, po prostu u szefa. Pracował sobie wcześniej i no trochę tej kasy powinien mieć na tym koncie. Dlaczego ma tylko 321 funtów? Jak myślicie? Haha, zaraz wam opowiem. I proszę bardzo, tak wygląda sobie taksóweczka Krzyśka, Ford Crown Victoria. Mamy dzisiaj za zadanie obsłużyć jedną z imprez, która już się właściwie zaczęła i mamy tam odwozić i przywozić ludzi. Póki co jedziemy w ogóle zobaczyć, jak to tam sytuacja wygląda. A potem będziemy musieli kogoś wozić, no i tak generalnie Krzyśka dzień mija od czasu, kiedy ostatni raz się z nim widzieliśmy i szukaliśmy pracy jako kurier. No pracuje sobie na taksówce i w sumie jest zadowolony, no bo tam zawsze jakiś grosz spływa, nie siedzi, wiesz, z założonymi rękami. Trzeba by było wziąć się za jakąś uczciwą robotę i zarobić na naprawę Golfa. No ale właśnie, powiedziałem wam też, że Krzycho wydał na coś kasę i nie wiem, czy się domyślacie na co. No na co mógł wydać Krzysio kasę? Krzysio wydał kasę na szkółkę drifterów. Tak, Krzysio ma swojego nauczyciela i on uczy się driftu. Bardzo się zajarał w momencie, kiedy driftował sobie Mercedesem C63
Bardzo się zajarał tym, że udało mu się kilka fajnych ślizgów wyprowadzić. No i stwierdził, że to jest coś, w co on chce pójść. I poszedł sobie do szkoły driftu. No i na tą szkołę driftu trochę kasy mu poszło. Miał chyba z 5000 funtów i zostało mu 321. Także już troszeczkę podriftował takimi początkowymi samochodami, ale to jeszcze nie jest to i jeszcze musi się dużo poduczyć i dużo potrenować. W każdym razie dzisiaj po kursach, po pracy też będzie musiał sobie podjechać i potrenować. A my już jesteśmy na miejscu, jeśli chodzi o tą imprezę. Tutaj sobie ludzie gdzieś na poboczu stoją, mamy poczekać taksówką, jeśli ktoś będzie potrzebował, to po prostu trzeba będzie go odwieźć. No i mamy pierwszego klienta, także musimy go kawałek zawieźć. I taka, widzicie, no nic specjalnego ta robota, nic specjalnego, dlatego opowiadam wam tę historię kilka miesięcy, jak on sobie pracuje jako ten taksówkarz. I wiecie co, on nie jest spełniony w tej robocie ani trochę i on troszeczkę tak zazdrości swojemu bratu, który jest we Włoszech i we Włoszech prowadzi swoje własne złomowisko. Tak, Krzycho ma starszego brata i ten brat ma swoje własne złomowisko. Prowadzi we Włoszech i może kiedyś zajedziemy do brata i mu coś tam pomożemy przy jego złomowisku. No i też Krzycho szuka sobie powoli jakiejś innej roboty, może poszuka sobie roboty jako mechanik, jako pomocnik mechanika do robienia jakichś tam drobnych rzeczy nieskomplikowanych, no bo umówmy się, Krzycho jeszcze młody chłopak jest, a nie chodzi do szkoły jakiejś mechanicznej, żeby umieć naprawiać samochód i wiedzieć, co w nim jest nie tak za każdym razem, jak tylko wydobędzie się z auta jakiś dziwny dźwięk. Więc on może być jako pomocnik mechanika zdecydowanie. No i ma jakieś tam perspektywy, bo tutaj samochody często się psują. Kierowcy jeżdżą jak szaleni, dodatkowo same sportowe auta w tej Wielkiej Brytanii. No i teoretycznie jest spory potencjał na to, aby taki warsztat samochodowy prowadzić w przyszłości. Póki co, no by musiał się poduczyć jako właśnie pomocnik. No ale tak naprawdę teraz to jakby pracuje na tej taksówce, no tak go po prostu życie prowadzi, nie zastanawia się nad tym jakoś specjalnie i pracuje sobie jako taksówkarz. No, z jednej strony jest zadowolony, bo coś robi, wiesz, jest kasa, ale z drugiej strony, no umówmy się, nie jest to najciekawsza robota na świecie dla Krzycha. Krzycho by chciał zdecydowanie coś bardziej aktywnego i żeby sobie urozmaicić troszeczkę codzienność, tą taką szarą codzienność taksówkarza, no to zapisał się do tego klubu driftowego, jako że ma zainteresowania takie, a nie inne. Ma zainteresowania takie jak i my, prawda? Rany, ja nie chciałbym chyba pracować na taksówce. Znaczy, z jednej strony mogłoby być to ciekawe, bo czasami trafisz na naprawdę jakichś interesujących ludzi i możesz sobie z nimi porozmawiać, no ale niekiedy. Niekiedy trafi się naprawdę na jakiegoś gnoja i trzeba z nim jakoś przetrwać dany kurs czy coś. Także no, praca jest taka sobie. Ja osobiście chciałbym troszeczkę popracować jako taksówkarz, może w Uberze czy coś takiego. Dlatego, że no ciekawych ludzi właśnie niekiedy można spotkać i sobie porozmawiać z kimś. Tak. Fajnie by było czasami popoznawać jakichś dziwnych ludzi, albo po prostu jakichś nowych ludzi, nie? Myślę, że to by mogłoby być ciekawe. No ale Krzycho, on nie lubi za bardzo towarzystwa,
On nie lubi za bardzo gadać z ludźmi, rozwiązywać ich problemów, a ludzie często lubią się żalić, że jest im źle, że jest im niedobrze i... Krzycho po prostu się zamyka wtedy w sobie i co jakieś 5 minut gadania mówi: tak, jest, oczywiście, tak, tak. Jak CJ z GTA San Andreas, kojarzycie? Jak się spotykał z laską, mówił: yeah, girl, for sure. Jak laska do niego gadała. Ej, Krzycho ma podobnie tutaj. Po prostu gdzieś tam się zamyka w sobie i tyle, i robi kurs i zarabia kasę. No zobaczcie, że tej kasy nie ma jakoś dużo z każdego kursu, ale grosz do grosza jakoś się zarabia. To dopiero jest przedpołudniowa pora i jeden kurs miał, a teraz ma takie zlecenie niezbyt, jak to się mówi? Brakuje mi słowa. Niezbyt dochodowe, o. Ma takie zlecenie niezbyt dochodowe, żeby zajmować się tą imprezą i tam wozić ludzi. Jedni chcą przyjechać, inni nie i to takie... A czasami naprawdę jest w stanie nieźle zarobić. W ciągu jednego dnia jest w stanie zarobić nawet gdzieś koło 200 funtów, także to jest spoko kasa jak na taksówkę. Biorąc pod uwagę fakt, że u byłego szefa zarabiał 800 funtów miesięcznie, robiąc różne dziwne akcje, wyjeżdżając gdzieś tam. Także no, nie zawsze tyle zarobi na taksówce, ale czasami się zdarza, jak jakichś tam zamążnych klientów gdzieś odwozi, no to wtedy można naprawdę nieźle zarobić. Zobaczymy, czy jeszcze ktoś będzie chciał, żeby go odwieźć. Muszę wam przyznać, że naprawdę fajna jest ta taksa. Dlatego, że może sobie chodzić na niskich obrotach, mało pali i no ładnie brzmi, to jest Ford Crown Victoria. Bardzo, bardzo ciekawy samochodzik. Z wyglądu i z brzmienia troszeczkę się ubrudził, będziemy musieli chyba na jakąś myjnię skoczyć czy coś. Fajne auto. Drugi i ostatni kurs w ciągu dnia, to jest katastrofa, jeśli chodzi o zarobki, totalnie czas zmarnowany. Natomiast Krzycho pracuje w firmie taksówkarskiej, dlatego on ma jakąś tam stałą kasę zagwarantowaną. Nie jest to jakaś duża kasa, ale jakaś tam stała kasa jest co miesiąc. Natomiast to, co sobie dodatkowo wypracuje i napiwki, to jest całkowicie dla niego. Czyli dla tej firmy taksówkarskiej oddaje 50% swoich zarobków w ciągu dnia. No chyba, że są właśnie takie eventy jak teraz i dostaje jakieś tam napiwki, jakieś tam dodatkowe rzeczy. No to idzie to całkowicie dla niego, no bo event jest obsługiwany przez jakąś firmę, jakąś agencję i ta agencja płaci firmie taksówkarskiej za to, że w ogóle będzie z góry jakąś ustaloną kwotę i tyle, nie? Więc tutaj nie ma znaczenia, ile Krzycho tak naprawdę pojedzie, ile razy będzie miał kurs, jakby cała ta kasa jest dla niego, co klienci mu zapłacą w tym wypadku. Ale umówmy się, tej kasy nie ma za dużo, więc nas to właściwie nie pociesza. Krzycho zarobił sobie jak do tej pory malutko, ale jeszcze skończymy ten ostatni kurs. I zawsze coś tam dodatkowo wpadnie. Jezu, to jakaś kraksa. Będzie trzeba chyba dzwonić po policję czy coś. Boże. No i dojeżdżamy powoli do celu. Musimy się jeszcze ładnie zaparkować i odstawiamy klienta. No i właściwie tyle. I jedziemy odstawić taksę i kurczę, do szkoły drifterskiej po robótce. Krzycho po robocie zadowolony, bo wie, co go czeka. Wprawdzie wsiadł do swojego zardzewiałego Golfa, który ledwo co zipie. Znaczy, jeśli chodzi o rzeczy mechaniczne, to wszystko my wymienione w miarę na nowe części, ale jeśli chodzi o karoserię, to katastrofa. Mimo to on i tak woli swoje autko, wie, na co je stać, wie, na co może sobie pozwolić. Wie, że może je trochę obtłuc, bo i tak karoseria jest do wymiany całkowicie. No i może pojechać sobie do swojej ukochanej szkółki, w którą włożył bardzo, bardzo, bardzo dużo kasy, moi drodzy. Ale nic, on się chce tego nauczyć, to jest coś, co go teraz skręci. No nie wiadomo, jak długo mu się ta pasja utrzyma, zobaczymy.
Póki co muszę wam powiedzieć, że idzie mu całkiem fajnie w tej szkółce. Ma bardzo fajnych nauczycieli. No wiesz, jak ktoś by mi płacił 5000 funtów za naukę driftu, to ja też bym był bardzo miły. Ja bym był bardzo miły, naprawdę. Nie wiem jak wy. Wiecie ile to jest 5000 funtów na złotówki? To jest bardzo dużo kasy. Ostatnio driftował starą Mazdą Miatą MX-5. Zobaczymy jaki dzisiaj będzie samochód jako testowy, jako samochód do nauki, jaki nam dadzą. Okej, no i zobaczymy jak dzisiaj Krzyśkowi pójdzie. 140 tysięcy punktów musi zdobyć tym samochodem. Ma jeszcze problemy z kontrolą samochodu na oblodzonej trasie, bo jest bardzo ślisko, ale stara się tyle ile może. Tutaj troszeczkę skopał wejście. Przez wodę powoli, bo się zderza kurwie. Plus jest taki tej szkoły drifterskiej, że dostaje już taki pretuningowany samochód i nawet jak będzie miał jakieś tam zderzenie, czy jakąś stłuczkę, cokolwiek, to szkoła to pokrywa, jakby zniszczenia, nie? Chyba że coś naprawdę hardkorowego, no to tam już w zależności od tego, jak tam się dogadają. W każdym razie nie musi się za bardzo przejmować uszkodzeniami, to jest spory plus, jeśli chodzi o taką szkółkę. Dobra, i dojeżdżamy powoli do celu. I zobaczcie, 157 tysięcy. Trenerowi Krzyśka bardzo podobał się ostatni przejazd, dlatego dostaliśmy inny tutaj samochód do dyspozycji teraz na tym przejeździe, na takim krótkim odcinku driftowym. I musimy teraz uważać na ruch uliczny. Jedziemy co prawda wieczorem, więc tego ruchu ulicznego nie ma dużo, ale też musimy brać pod uwagę to, że jest to bardzo ciasno. Dostaliśmy samochód, który nie ma jakoś bardzo dużo mocy, ale powinien sobie dać radę na asfalcie i pod górkę. Dobra, Krzycho, próbujemy powoli. Sobiutko. Tutaj się trochę nie zmieściliśmy pod górkę. I przester. Będziemy musieli jeszcze raz spróbować. Dobrze, zobaczymy jak pójdzie teraz. Musimy zaczynać stąd, z miejsca i próbujemy. Pobocze! Oj, niezbyt. Krzywo. Krzycho ma problem z ciasnymi miejscami jeszcze, jeśli chodzi o drifting. I przester. W tym samym miejscu przester. Także będzie trzeba coś poćwiczyć. Myślę, że będziemy musieli z Krzyśkiem poćwiczyć jeżdżenie wokół obiektu po okręgach, żeby no po prostu nabrał wprawy, jeśli chodzi o kontrowanie i tak dalej, bo tutaj widzicie, za dużo gazu zdecydowanie, za mocny skręt. Krzycho sobie po prostu jeszcze z tym nie radzi. Jak było dużo miejsca i miał taki jeszcze inny samochód, tego Nissana 240 Nissan.
No to tamten sobie radził, ale miał tam dużo miejsca, tak? A tutaj ma to ryzyko, że może uderzyć w jakiś budynek lub jakiś płot. No i to jednak sprawia, że trochę gorzej driftuje. Dlatego pójdziemy sobie pojeździć, podriftować troszeczkę po okręgu. Okej, okay? I tutaj mamy takie większe koło. Zobaczymy, jak Krzyśkowi tutaj pójdzie. Dawaj, Krzycho, dawaj. No i wystarczyło, że trener troszeczkę pochwalił Krzyśka w drifcie punktowanym. No i Krzyśko już dostał gwiazdorzenia do głowy. No i proszę bardzo, już mu nie idzie ten drifting tak jak wcześniej. Jakieś tam pojedyncze slajdy daje radę robić, ale jeśli chodzi o kontrowanie, jeśli chodzi o transfery, tutaj zdecydowanie jest bardzo słabo, jeszcze daleka droga do takiego mastera driftera, Krzyśkera. Jeszcze daleka tutaj droga, natomiast Krzyśko oczywiście się nie poddaje, a także trener cieszy się, jak Krzyśko mu wpłaca co 3 miesiące ma Krzyśko chyba płatność za kurs driftingu. Co 3 miesiące wpłaca mu te 5000 funtów, także no, trener jeszcze będzie musiał długo Krzyśka potrenować. Sam bym tak robił, kurde, za 5000 funtów. No ale tak, jakoś to idzie. I zobaczymy co tam Krzyśko wyciągnie z tych furek driftowych. No póki co jego golf do driftu się nie nadaje. Nie wiem, czy kiedykolwiek będzie się nadawał. Chyba zamiast robić konwersję napędu na tył, taniej będzie kupić po prostu nowy samochód, który ma napęd na tył już w standardzie. Grunt, że jakieś tam postępy w driftowaniu Krzyśka są, no bo jak zaczynał sobie w klubie driftowym jazdy, czy próby, no to mu totalnie nie szło i każdorazowe dodanie gazu... Wow, żeśmy zabłądzili tutaj. Każdorazowe dodanie gazu w samochodzie driftowym kończyło się jego obróceniem o 180 stopni. I na tym jazda i na tym trening driftowy się kończył. No i tutaj ogromne postępy. No ale Krzysio już sobie trenuje od dłuższego czasu, także parę tych lekcji ma już za sobą. Jak widzicie, jeden przejazd udało mu się zrobić perfekcyjnie. Moi drodzy, a ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas, mam nadzieję, że wam się podobało. No i zapraszam was na kolejne odcinki z serii Forza Horizon 4 RP. Trzymajcie się dzielnie, hejas!